Pochwalony Jezus Chrystus. Stajemy przy Panu Jezusie. Skoro budzisz się, to wołaj: Duchu Święty, przyjdź. Oczyś moje serce, oczyś moje oczy, abym cały był Twój. Zapragnij Jezusa. Dzisiaj mamy świętego Tomasza Apostoła, a więc jest święto. I posłuchajmy Ewangelii. Święty Tomasz mówi do apostołów, którzy mu mówią: widzieliśmy Pana. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Po 8 dniach przychodzi znowu Pan Jezus. Sytuacja, którą mamy w Ewangelii, apostołowie doświadczyli spotkania z Jezusem, nie było tam Tomasza i zaklina się, że nie uwierzy, dopóki nie włoży palca w Jego rany. To jest sytuacja, gdzie Tomasz oskarża braci, że go oszukują, że to oni są temu winni, że zobaczyli Jezusa, że go wkręcają, że chcą go się pozbyć. Oskarża tych, którzy powiedzieli mu coś dobrego, powiedzieli mu prawdę. Oskarża ich, że go wyrzucają ze wspólnoty. 8 dni bardzo trudnych. Jak mają na siebie patrzeć? Ten się czuje cały czas wykluczony. Wszyscy zmówili się przeciwko niemu. Tomasz ma doświadczenie, że każdy po kolei z apostołów, każdy z jego braci jest przeciwko niemu i nie chcą się przyznać do tego. Wykluczają go. A tak naprawdę to Tomasz się sam wykluczył. Tym, że nie przyjął z wiarą, nie uznał prawdy. Wykluczył się w ten sposób ze wspólnoty. I to jest sytuacja bardzo patowa. Jedni przeciwko drugim, oskarżanie o wykluczanie, wy mnie wykluczacie, ja was wykluczam. I no jak z tym sobie poradzić? Święty Tomasz jest w taki sposób we wspólnocie z apostołami przez 8 dni, aż do momentu, kiedy przychodzi znowu Jezus. I jak Jezus przychodzi, staje pośrodku nich i mówi: pokój wam. I zwraca się do Tomasza bezpośrednio. Wszystko się rozwiązuje. Działanie Jezusa ma taką moc, że rozwiązuje wszystkie więzy. Tam każdy dzień po kolei z tych 8 był coraz gorszy. Tomasz był coraz bardziej wykluczony w tym doświadczeniu. Sam siebie wykluczał. Przychodzi Jezus, wszystko nie ma znaczenia. On daje na nowo pokój. On jednoczy. Oczekujmy w ten sposób Pana. Potrzebujemy takiego działania Jezusa w naszych wspólnotach, rodzinach, w parafiach, w naszej ojczyźnie. W tym momencie doświadczamy tego, że i na świecie, że potrzebujemy właśnie takiego działania Boga na świecie, jednoczącego nas, żebyśmy nie zrobili czegoś złego. Błogosławię Wam na tę drogę myślenia: Panie, chcę Cię spotkać, chcę włożyć moją rękę do Twojego boku, żeby nie trwać w wykluczeniu, ale trwać przy Tobie. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry jest Bóg, że tak do nas wyciąga rękę, że przychodzi do nas i na nas czeka. Bardzo Was zachęcam, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jest patronem Mocny w Duchu, abyście tutaj kliknęli i przeszli do Patronite'a i tam można wspierać tę ewangelizację, którą robimy. To wszystko, co jest na co dzień, to Pan Bóg nam daje, ale dzięki też Wam, dzięki Waszej pomocy i wsparciu, za co bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj teledysk Mocny w Duchu, zachęcam. Razem z tą muzyką idźmy w kierunku wiary. Do zobaczenia.